Na siebie trochę patrzę jak na produkt takiego nowoczesnego świata, ponieważ z jednej strony pochodzę z rodziny leśników, wszyscy w rodzinie w zasadzie zajmowali się pszczołami. Natomiast ja chyba chciałem uciec od tego. Ja chciałem chyba zrobić wszystko inaczej, aniżeli standardowo moja rodzina robiła. Kuzyn z wujkiem, z dziadkiem jednym byli leśnikami i mieszkali w leśniczówkach, dziko w lesie. I spędziłem tam w zasadzie całe dzieciństwo, wszyscy mieli pszczoły i ja nie chciałem chyba powielać pewnego standardu, tak? Porzuciłem jednak to życie w mieście, rzuciłem dobrze rozwijającą się karierę miejską, natomiast wróciłem do tych korzeni, które chyba są mi najbliższe, tak? Ja na temat otaczającej mnie przyrody zawsze wiedziałem dużo, tak? Zawsze się nią interesowałem. Zwracam uwagę na ten jeden, uważam, z ważnych elementów, w zasadzie zaniedbanych, zapomnianych, tak jakby. Chodzi mi o zapylacze, o pszczoły. Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy wiedzą, co to jest pszczoła, bo ją kojarzą z miodem. Natomiast mało kto wie, że w Polsce mamy blisko 500 gatunków pszczół. To jeśli nie wiemy tego, to znaczy, że nie dostrzegamy tej złożoności biologicznej wokół nas. O tych pszczołach mówi się różne rzeczy, tak? I nie dawało mi to nigdy spokoju, że z jednej strony o pszczołach wszyscy mówią, że produkują miód. To jest wielutna bzdura. Pszczoły nie są po to, żeby produkować miód. A z drugiej strony, że tak strasznie giną i tak strasznie im źle. I że trzeba je ratować, czyli trzeba na przykład wpłacać po 2 złote na pszczołę. Świat naukowy doskonale rozumie problemy, natomiast to, co społeczeństwo rozumie przez hasła o pszczołach, no jest czymś całkowicie innym, aniżeli chyba byśmy oczekiwali. Bo to nie jest prawdą, że pszczoły giną. Prawdą jest to, że jest ich coraz mniej w określonych siedliskach. Ja bardzo często ku przekorze oczywiście, żeby w przysłowiowy kij w mrowisko wbić, zawsze mówię: ty do życia nie potrzebujesz miodu kompletnie, on ci jest niepotrzebny. Po co zatem mamy się koncentrować na utrzymywaniu pasiek, skoro to nam do życia jest niepotrzebne? Zboże jest potrzebne, bo z tego produkujemy chleb. I wszystkie inne rośliny, które spożywamy, są potrzebne i za nie odpowiadają pszczoły właśnie. Pszczoły nie żyją po to, żeby produkować miód. One żyją po to, żeby zapylać. Projekt Bartnicy Sudetów, w którym kieruję, to 1000 kłód bartnych rozwieszonych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie. Jedyną możliwością, aby w Polsce podgatunek Apis mellifera nie został wyparty, jest skuteczne zajęcie się ochroną siedlisk, w których te pszczoły jeszcze cały czas dziko występują. Lasy Państwowe, moim zdaniem, jest to jedyna firma w Polsce obecnie, która jest w stanie to zrobić dobrze. Dysponuje tak dużym obszarem, tereny leśne zajmują prawie 1/3 kraju. Na tym obszarze rzeczywiście, jeśli będą prowadzone jakiekolwiek działania, to skuteczność tych działań będzie dużo większa, aniżeli założenie jakiejkolwiek pasieki zachowawczej z tym podgatunkiem. Żeby być ekologiem, trzeba rzeczywiście coś robić dla tej ekologii, dla tej przyrody. My z tym tematem zostajemy, ponieważ to jest misja naszego życia. My nie robimy tego dlatego, że dzisiaj chcemy zarobić na pszczole parę dobrych pieniędzy, tak? Tylko my robimy dlatego, że widzimy związek przyczynowo-skutkowy otaczającego nas świata i naszych działań. Dlatego to robimy. Wpływaj na innych, którzy decydują o tym, jak jest gospodarowana ziemia. Masz jakiś teren, którym dysponujesz, to po prostu załóż tam miedzę. Obsadź ten pas metra, 2 metrów różą, może dereniem. I to myślę, że stworzy świetne warunki dla pszczół, a przede wszystkim pokaże innym, że tak można. I to przyniesie długookresowo efekt. Konrad Zaręba, leśnik, zajmuje się pszczołami, zajmuje się zapylaczami, zajmuje się przede wszystkim tym, w jaki sposób zrozumieć udział pszczół i zapylaczy w rozwoju różnorodności biologicznej. Co my jako ludzie możemy zrobić dla zachowania tej różnorodności biologicznej wokół nas, w naszej przestrzeni, w którą współużytkujemy między innymi właśnie z pszczołami.